Na stoisku Mercedesa będziemy oglądali półintegrę Adrii. Jesteśmy na targach Caravan Salon Düsseldorf i tutaj takie ciekawe połączenie znajdujemy, a opowie nam o nim Jaromir z warszawskiego Centrum Caravaningu. Cześć. Cześć, cześć, witam. Znajdujemy się obok Corala 650 SL na Mercedesie. Jest to model, który jest bardzo popularny u nas w salonach. Cieszy się bardzo dużą popularnością, jednak na podwoziu Fiata czy też Citroena. Tutaj w końcu odblokowała się nam możliwość sprzedaży pojazdu na podwoziu Mercedesa. Mamy teraz znacznie większą dostępność. Oczywiście w standardzie, tak jak w przypadku modeli na podwoziu Stellantisa, mamy tutaj podwójną podłogę, pompę ciśnieniową, ściany z tworzywa sztucznego, wyprofilowany dach. W przypadku Matrixa, gdzie w tym miejscu chowa nam się łóżko, powoduje to, że mamy całkowicie płaski sufit. W przypadku Sprintera oczywiście mamy znacznie lepszej klasy automat, lepszy silnik, no i oczywiście zawieszenie. Typowo znane już wnętrze mercedesowskie, tylko w przypadku Corala czy też Matrixa jeszcze bardziej poprawia nam jakość tego pojazdu, jak i powoduje, że jest to najwyższy pojazd klasy premium. Wchodzimy do środka i widzimy, że ten standard niejako nałożony, wymuszony przez Mercedesa na tę wysoką jakość Mercedesa Adria bardzo umiejętnie odpowiedziała. Tak, jeżeli chodzi o wnętrze, design jest już znany typowo z Matrixów i Corali z lat poprzednich na podwoziu Stellantis, jednak wykorzystali tutaj inny odcień drewna. Jesteśmy przyzwyczajeni do jaśniejszych kolorów wnętrza w przypadku modeli na Stellantisie. Tutaj mamy ciemne drewno, bardzo przypominające to z grupy Hymer, z najwyższych modeli Hymera. W opcji tutaj oczywiście piekarnik, ogrzewanie Alde, jak i tak jak wcześniej wspomniałem, podwójna podłoga w aucie półintegrowanym i pompa ciśnieniowa. To jest Mercedes z DMC 3,5 tony? Nie, to akurat jest 3850. Adria planuje, jednak jeszcze nie jest to potwierdzone, planuje wprowadzić model Coral dwuosobowy do 3,5 tony, jednak nie jest jeszcze to potwierdzone. Jeżeli będzie wersja do 3,5 tony, to będzie ona homologowana dla 2 osób do jazdy. Tak. W tym momencie jak jest? W tym momencie jest tak, że jest to pojazd powyżej 3,5 tony, 4 osoby do jazdy, 2 do spania. 2 do spania na tym tylnym dużym łóżku, do którego za chwilę przejdziemy. Z tyłu znajdziemy łóżko zdłużne z możliwością połączenia, jak i także w niektórych opcjach elektrycznie wyjeżdżają szafą z prawej strony tego łóżka. Oczywiście w bliźniaczym modelu Matrix zamiast okna panoramicznego na środku pojazdu mamy elektrycznie opuszczane łóżko i ten właśnie model także będzie dostępny w wersji z podwoziem na Mercedesie Sprinterze. Zajrzymy jeszcze do łazienki. Wspólna łazienka z prysznicem z obrotową ścianą. Bardzo ładny design z dodatkowym wykończeniem à la marmur i LEDowym poświetleniem tylnej ściany. Tak jak wcześniej wspomniałem, mamy tutaj panoramiczne okno środkowe. W modelu Matrix w tym miejscu znajduje się łóżko opuszczane dla kolejnych 2 osób do spania. Natomiast z przodu mamy otwierane okno panoramiczne nad szoferką, które powoduje, że mamy znacznie lepiej oświetlone, znacznie lepiej oświetloną przestrzeń w stosunku do innych marek. Zgadza się. Wracamy na chwilę za kierownicę po to, by jeszcze wszystko tu dokładnie pokazać, jak to wygląda z zewnątrz, tak, a wygląda tak bardzo przyjemnie, prawda? Tak jak wcześniej wspomniałem, typowe dla Adrii ściany z tworzywa sztucznego, a nie z aluminium. Mamy tutaj także okna ramowe oraz nowość od Mercedesa, czujniki martwego pola dla kamperów, które wykrywają nam problem w przypadku zmiany pasa ruchu. Mamy informacje na temat tego, czy nie zahaczymy o inny pojazd na sąsiednim pasie. Duży garaż, mamy możliwość mycia go za pomocą wody, ponieważ z jednej i z drugiej strony mamy syfony, które odprowadzą wodę znajdującą się w garażu. Dodatkowe wygłuszenie oraz listwy ochronne dla systemu Alde, który dodatkowo podgrzewa nam całą przestrzeń garażu. No to teraz pytanie, czy Zwolennicy zdania bez gwiazdy nie ma jazdy muszą szeroko otwierać portfele przy zakupie tego pojazdu. Cena danego egzemplarza to 138 tysięcy euro brutto. Jest to pojazd najwyższej możliwej opcji do wyposażenia, czyli Supreme. W celu zapoznania się z ceną niższych pakietów modelowych zapraszamy do naszego salonu przy ulicy Omulewskiej do warszawskiego Centrum Caravaningu.